Urzędniczka opieki społecznej uznała, że Sebastianowi będzie lepiej w domu dziecka. To jest skandal. Widzicie państwo tych rodziców. Ta rodzina była biedna, może niezaradna życiowo, ale kochająca się. Kiedy rodzice dostali przepustkę, żeby Sebastian na święta mógł spędzić je z rodziną, przyjechał z wielką radością, mieli 3 dni znowu szczęścia rodzinnego, ale we wtorek musiał po świętach odjechać. Jedna z naszych wolontariuszek odwoziła Sebastiana i widziała, jak chciał przedłużyć każdą chwilę spędzoną w domu, nie chciał jechać. Jest to zrozumiałe dla każdego z nas. Nikt nie chciałby być wyrywany od swoich rodziców do obcego, może czyściejszego, może bogatszego, lepiej wyposażonego, ale obcego środowiska. Mamy nadzieję, że dzisiaj sąd rozważy sprawiedliwie wszystkie przesłanki. Sąd swoją wcześniejszą decyzję motywował tym, że pani Jola nie podjęła się leczenia. Dziś jest pod opieką 3 specjalistów. Bierze leki i czuje się znacznie lepiej. Sąd i opieka społeczna mówiła, że dom jest niewykończony, że jest tam nieporządek. Dzisiaj mamy zdjęcia, kiedy sąsiedzi zorganizowani przez księdza proboszcza tamtejszej parafii dokonali wspaniałego remontu w bardzo krótkim czasie. Został wymieniony dach, wszystkie okna, jest nowy piec kaflowy, został wykończony nowy pokój dla Sebastiana i umeblowany nowymi meblami. Pokój dzienny państwa został wykończony. Także wszystko, co sąd stawiał jako przeszkody, by rodzina znowu mogła być w komplecie, zostało usunięte. Liczymy więc, że nie powtórzy się sytuacja sprzed kilkuset lat, z czego Lublin jest sławny i co symbolizuje czarcia łapa, że lubelscy sędziowie byli tak niesprawiedliwi. I tu już nie muszę kończyć tej historii, tej legendy, którą każdy lublinianin zna. Mamy nadzieję, że dzisiaj sprawiedliwości stanie się zadość i Sebastian wróci do swojej rodziny. Na koniec jeszcze raz chcę wyrazić głębokie ubolewanie, żal i smutek i poczucie obawy o los polskich rodzin ze względu na to, że nie ma z nami już prezydenta, który z pewnością nie dopuściłby do dalszych głębokich ingerencji w rodzinę. Cześć jego pamięci. Chciałbym podziękować wszystkim sąsiadom, w ogóle ludziom anonimowym za to, że tak się angażowali i nam tak pomogli. Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Praw Rodziców UPR-owi. Naprawdę też dużo zrobili. Jesteśmy pod ich stałą opieką. I wszystkim dziennikarzom, że tak przedstawili sprawę. Dzięki nim też i pani, głównie pani Zabłockiej. Dziękuję wszystkim. Pan Darku, może pan powiedzieć, jaka jest decyzja? Rodzinie zastępcze. Ja nie wiem, co mówić. To jest decyzja ostateczna? To nie jest ostateczna, to jest tymczasowa decyzja. To na ile trafi Sebastian do rodziny zastępczej? Proszę pana, nie wiadomo i na ile. Nie ma ani wyznaczonej rozprawy, ani nic. Nie wiadomo, ile sprawa się może ciągnąć, ile co. Zabronili mi udzielać wywiadów. Jestem wolnym człowiekiem, ja mam prawo robić. Co to, czy Sebastian przez to cierpi gorzej? Naświetlona jest sprawa. Rozmawiałem z panem pytaniem, ta też człowieku powiedziała, że on i tak, żeby tam jeszcze co wrócił, bo i tak już zaczyna być zaległości, bo ma inny temat i jeszcze na trzecie szkołę zgodzi. To jest ta dobra dziecka. Ja nie wiem, po co się to robi, dziecko, ten pokój, po co. Najlepiej to było ze mną życie swoje zakończyć, nie widzę. Ja chciałem wszystkim państwu podziękować. Nawet do prezydenta Kaczyńskiego wysłali list w tej sprawie. Ale już tak się stało, jak się stało. A ja myślę o roli społecznej, że najlepiej to nie mieć nic z nimi wspólnego. Zaraz nawarzyli piwa, teraz wszystko wykręcają. Teraz to, żebym dobrze z nimi żył. Zabrali mi dziecko i po amputacji, po 2 amputacjach, żeby mi dziecko zabrali.